Ej, ale zobaczcie, tutaj jest w ogóle jakaś kopułka też. Widzicie, widocznie ja nie zwiedziłem wszystkiego tutaj w tych krzakach. O nie, kurde! Halo, halo, to znowu ja z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie... Kurde, poprzedni odcinek chyba tak samo się zaczynał. W poprzednim odcineczku, słuchajcie, wybudowaliśmy sobie. Co myśmy sobie wybudowali? Co myśmy sobie zrobili? Mebelki w domku i tyrolkę. Tyrolkę z powrotem z krzaków jagód. Tam prawdopodobnie, słuchajcie. Przy jagodach jest ten właśnie beard buff, bluff, bluff. W każdym razie tam prawdopodobnie będziemy musieli znacznik zrobić i wiecie co, może sobie tam podejdziemy dzisiaj, ale najpierw jeszcze chciałbym sprawdzić u Bergla jedną rzecz, bo generalnie przygotowywuję się, słuchajcie, do robienia tego mm, muzeum muzeum w wieży. I zauważyłem, że no nie wszystkie zwierzątka mogę wypchać. I nie wszystkie zwierzątka mógłbym tam wsadzić, i tak szczerze mówiąc, no to trochę mało tego tam jest. To nas nie interesuje. Nie ma tutaj kompletnie nic, słuchajcie, jeśli chodzi o em, dekoracje. Czyli prawdopodobnie z ze zwierząt, które możemy sobie zrobić, to mamy to. Weevila to zrobimy prawdopodobnie na jednym pięterku, słuchajcie, Weevila 2. Majty, gnaty, to są wszystko małe zwierzątka Uphit i Soldier Ant No to myślę tak, że na Soldier Anta możemy zrobić jedno pięterko na Weavile drugie pięterko. Nie wiem. No i z, z dużych zwierząt mamy, słuchajcie, tylko bombardiera. Nie mamy ani stingbaga, ani pająków. To jest troszeczkę lipa, szczerze mówiąc, bo myślałem, że zrobimy sobie jakieś pająki wypchane w bazie albo coś. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Możemy wykraftować dwa takie dziady. Eee, tylko potrzebuję jeszcze jednego tego. Dobra, pięknie. No i mamy dwa wypchane. Aha, dobra, to jest tutaj. I patrzcie, to jakiś sznurek ma. Widzicie to? To na jakimś sznurku wisi. A, ja to mogę na suficie powiesić. Zobaczcie, ale jaja. Eee. Co to się stało? Nie odzyskałem tego. Wiecie, co powieszę tu nad oknem jedno, jedną. Obróciłem ją za bardzo. Ej, ale. Nie odzyskałem tego, jak usunąłem. I powiesiłem ją tyłkiem do tego. Ej, tam jest na górze! Dobrze, że dziura w podłodze była. Zobaczyłem go. Ej, kurde, tak szczerze, to tych gnatów to ja tutaj mogę powiesić miliony, nie? Patrzcie, mogę powiedzieć jeszcze jednego? A nie, zaprojektować mogę, ale nieważne. Eee... Można się przyjrzeć, jak on wygląda, ten gnat. No, powiem wam szczerze, że to. Mordę to on ma straszną, ale dobra, no nieważne. Tutaj mamy liny. Zastanówmy się, co byśmy mogli jeszcze zrobić. I generalnie, tak jak teraz patrzę, to słuchajcie, te gnaty, one są strasznie malutkie. Więc zastanawiam się jeszcze, na przykład, takich majtów nie zrobić jeszcze, albo wiwili może, albo apchidów. Możliwe, że słuchajcie, te małe zwierzątka, to takie typu, właśnie, gnat, wiwil i abhid, Zrobilibyśmy na jednym tutaj pięterku. No zobaczcie, kurde, nawet tych much nie widać, no. Nawet tych much nie widać. Ciekawe czy... Ups. Chciałem sprawdzić, czy się będzie ruszać na tym sznurku, ale on, ona sama od siebie się troszeczkę rusza. Eee, ogólnie, no to kurde, zastanawiam się, jakby to można było ogarnąć tutaj. No ale tak naprawdę ja mam tutaj na tyle dużo miejsca, słuchajcie, że, że wszystkie zwierzątka bym tu mógł wsadzić. Mm. Więc nie wiem, ciężko kurde stwierdzić. Eee, chciałbym coś większego zrobić. Więc pójdziemy sobie, słuchajcie, tam. Tam widziałem jednego pająka. Eee, co prawda na no, pająka zbudować nie mogę, ale trudno. Eee, ale tam, za tym murem, jest na pewno bombardier. I tego bombardiera bym sobie chciał zabić. Dobra, e, w każdym razie mamy tego, tego, tą miętówkę włączoną, tego, tego, tą mutację mamy włączoną, słuchajcie. I zobaczymy, ja jestem ciekawy, słuchajcie, bo nawet z pancerzem z Biedronki, jak stałem, jak szczelił do mnie bombardier, e, no to, kurde, szczerze mówiąc, nie było co zbierać, nie? Bo w momencie wysysał ze mnie całe życie, e, więc... Zabijmy tego pająka może najpierw. Pięknie mamy to. Jeszcze jeden tutaj może przyjść, więc musimy być ostrożni. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, nie da się pająka wypchać. Moim zdaniem to by było super, gdybym mógł się pająka wypchać. Gdzie ten bombardier? A, bombardier jeden tam na murku jest. Tu jeszcze gdzieś jeden bombardier może być, więc musimy być ostrożni. Nie trafił mnie. Ciekawe, czy to dlatego, że w tej dziurze stałem mnie nie trafił, czy co? Ła! Kurde, jeszcze jeden! Skąd one się, kurde, wszystkie biorą? Przecież dopiero co je zabijałem. I generalnie jeszcze w takim razie, skoro na przykład te miętówki e, zwalczają jakieś tam te trucizny, smrody i tak dalej znaczy w sumie to nic nie jest napisane o truciźnie e, o truciźnie akurat nie jest nic napisane i no to mnie zastanawia tylko bo wtedy jakby to na trucizny działało to mogłoby to słuchajcie też zadziałać na e, wolf spidery słuchajcie tą mrówkę zabije bo mi przeszkadza i... Wiecie co, ona chyba go z łuku zabije. Dobra, no jesteśmy z powrotem. Możemy myślę tego bombardiera sobie stworzyć. Zastanawiam się, czy, 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 czy są jakieś inne wypane te zwierzątka. I być może słuchajcie, to mi coś brakuje po prostu jakiegoś materiału. I dlatego nie mam tego odblokowanego jeszcze. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie który to jest ten bombardier? A to jest pewnie to. Uuu, i to jest duże już. I to jest już fajne, duże. I myślę, że to sobie postawimy tutaj. Pięknie. I zobaczcie, jak ją mamy. Pięknego bombardiera w bazie. Szczerze, to jak tu będę wchodził, to się mogę go przestraszyć nawet. Nieźle, nieźle. Naprawdę nieźle to wygląda. No i tak naprawdę to tutaj na tym pięterku rzeczywiście mogę zrobić sobie, nie wiem, z cztery, pięć takich bombardierów i to fajnie będzie wyglądać. No ale na przykład jakbym tutaj zrobił pięć much, no to i tak, i tak ich nie będzie widać, nie? To jest trochę lipa. Nie wiem, może z tymi muchami coś innego zrobię później. Jeszcze się zastanowię. A co do innych zwierzątek, być może, słuchajcie, brakuje mi jakiegoś materiału jeszcze, jakiegoś kluczowego materiału tutaj do, do wypychania tych zwierząt. Nie mam, słuchajcie, bladego pojęcia. Ale Olać, to słuchajcie, na razie wypchaliśmy, myślę, że wypchaliśmy na razie to, co mogliśmy. E, później się jeszcze do. Na, na pewno, jeszcze, słuchajcie, do tego wrócimy. Ale tymczasem, słuchajcie, ja bym chciał. E, nie tu. Pojedziemy sobie na krzaki jagód. Ja tam mam namiot, także na razie nie muszę się przejmować tym, że zrobi się ciemno zaraz. Mamy 18, więc w sumie nie aż tak zaraz. Zastanawiałem się, słuchajcie, czy mogę do mrowiska tyrolkę zrobić, ale chyba drzewo jest na drodze, więc to jest troszeczkę lipa, jak mam być szczery, ale myślę, słuchajcie, że moglibyśmy zrobić wieżę troszeczkę wyżej, zrobić tyrolkę na tą lampę i z tej lampy, słuchajcie, do mrowiska. To by mogło zadziałać, słuchajcie, to by mogło zadziałać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Yy, ogólnie, to trochę zepsutą broń mam. I zobaczcie, tu jest glina. Ja łaziłem tam daleko za gliną. Ja pierdziele. Eee, ale fajnie by było, jakbym tu quartzite znalazł, bo mógłbym sobie wtedy naprawić te wszystkie rzeczy. A jak mój pancerz? No mój pancerz też nie za dobrze wygląda. Ej, zobaczcie. Tam jest jakaś gałąź. I z tej gałąź, z gałęzi można by było przejść prawdopodobnie tutaj. A szczerze mówiąc, słuchajcie, ja widziałem tę rolkę... E, po drodze jak szedłem do laboratorium, to widziałem tyrolkę, e, której nie, jeszcze nie używałem, bo nie wiedziałem jak tam wejść do niej. I zobaczcie ile tu jest piór, ja pierdziele, zbieram to wszystko i pójdziemy na krzaki jagód. E, oczywiście chyba poczekam jeszcze, żeby się przespać i pójdziemy tam na te krzaki jagód, spróbujemy zlokalizować tamtą tyrolkę znowu i może się do niej dostaniemy. No, zobaczcie, Rafał Science tutaj sobie leży. No i jeszcze kawałeczek musimy przejść. Ej, ale zobaczcie, tutaj jest w ogóle jakaś kopułka też. Widzicie, widocznie, ja nie zwiedziłem wszystkiego tutaj w tych krzakach. O, nie, kurde. A, to jest ta kopułka. Dobra, 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 dobra. To ja tutaj byłem. Tutaj znaleźliśmy jakieś papiery z tego. E, co pamiętam. No ale jeszcze kawałeczek musimy przejść. E, także spoko. Nie no, jeszcze gdzieś tu jakiś rough science jest. Możliwe słuchajcie, że po tym kablu muszę wyjść, żeby tego Rafsiensa zdobyć, bo tam jak podskoczyłem, to mi gdzieś na górze podskakiwało. Yy, znaczy podświetlało się to. Yy. A o tamtej tyrolce mówiłem słuchajcie, widzicie to? Bo tam mnie jeszcze nigdy nie było, i szczerze, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, jak ja tam mam dojść. Tylko że ta tyrolka? Nie no, ona nie jest do niczego podłączona, a poza tym ona jest skierowana w tę stronę. Ale, szczerze, to to wygląda tak, jakby... Jakby to już tam było. Nie widzę, kurde, przez te liście, nie widzę tego... piorniczka na wodę ich, tych ptaków. Nie, tędy nie przeszkodzę, nie, 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 nie przeskoczę choćby. Jakby nie wiem, co się działo. Słuchajcie, tutaj jeszcze nie szedłem nigdy. I tu jest ten kabelek, słuchajcie, o którym mówiłem. Więc może... O, tutaj jest Rafsayens, widzicie? To jest ten Rafsayens, który mi się pewnie podświetlił. Tylko jak ja tutaj mam wyskoczyć? Czekajcie. Dobra, jestem. I tu mamy tego Rafsayensa, i tam dalej już raczej nie przejdę. Co mi się tu jeszcze podświetla? Zegarek gdzieś tu jest. No to ciekawe. Hej. Tu gdzieś zegarek jest. Nade mną? Wygląda na to, że gdzieś nade mną, a. Nie wiem. Dobra. O nie. Dobra. Musimy przejść dalej, zobaczyć, czy gdzieś tam nie ma jakiejś gałązki, która by nas zainteresowała. Albo spróbujemy przeskoczyć na to jakoś. Mam jeszcze tego dmuchawca, więc może jakoś się uda. No, i tutaj już jest ten. Tutaj już jest ten zbiornik, ten, ten, znaczy zbiornik. No ten, 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 ten dla ptaków tutaj jest. To jest ta tyrolka, tutaj niestety nie widzę żadnego przejścia. Nic, użyjemy tego. Dobra, ee, tutaj jest jakieś przejście jeszcze. Tak, wyszedłem po, ga, po gałęzi, e, Przeszedłem z tej tyrolki, co tutaj była, zeskoczyłem, o z tej tyrolki, zeskoczyłem na dach. Tu się wdrapałem, słuchajcie, wyskoczyłem na gałąź i zobaczcie, że tutaj jest przecież jakieś. Są jakieś drzwi, nie? I kurde, jestem prawie pewny, że mnie tutaj nigdy nie było. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, no wiem na pewno, że mnie tutaj nie było, ale. Ale niestety nic się tutaj nie dowiem. I co najgorsze, no niestety nie przejdę dalej. Ja myślałem, że tędy przejdę dalej, ale i tak ciekawostka. Fajna rzecz. Fajną rzecz znaleźliśmy. Kurde, którędy tam się przechodzi? No, którędy się tam przechodzi? Szczerze. Słuchajcie, przyszedłem tutaj się porozglądać, nawet nie zauważyłem, że ten zegarek tu jest, i zegarek pode mną leżał. Eee, w każdym razie, słuchajcie, wracam chyba do bazy. Wracam chyba do bazy, nie mam bladego pojęcia, jak tam wyjść, szczerze mówiąc. Będę się musiał, słuchajcie, porozglądać i prawdopodobnie poza odcineczkiem to zrobię. W sensie, znajdę wejście, nie? Znajdę wejście, a. No teraz tak, jest albo ta gałąź tutaj. Yy, widzicie, tutaj jest tak, i po tej cienkiej gałąźce można wejść tu i zeskoczyć, prawdopodobnie, na górę, albo ta gałąź tutaj yy, i tu zeskoczyć z góry, albo ta gałąź tutaj i tu przejść i tu zeskoczyć. No ale kompletnie, słuchajcie, nie widziałem tych przejść nigdzie. Zobaczcie, ile mrówek, trzeba je zabić wszystkie. Tam się coś świeci. Nie widać tego dokładnie, ale to może być, słuchajcie, ta tyrolka, którą widzieliśmy. Więc być może po prostu tam musimy się dostać, gdzie ta tyrolka jest, i stamtąd e, jakoś przejść. E, wiecie co? Spróbuję ostatni raz. Nie wiem, słuchajcie, to nie ma szans, kurde, żeby nam się to udało zrobić. Nie mam. Nie mam takiej możliwości, kurde, tak mi się wydaje. Nie wiem, spróbujemy świeżą tą. Trochę ciemno jest. Nie wiem, czy to tak zadziała. Może zadziała. Eee, albo zgaszę to na wszelki wypadek, żeby się glider włączył. Eee, wydaje mi się, że nie dolecimy, że nie ma szans, żebyśmy tak dole przelecieli na drugą stronę. No właśnie, spadamy w dół i to bardzo szybko. A, może na liścia wyląduję tutaj. O, wylądowałem. Gdzie my jesteśmy? Patrzcie, tu jest jakiś pająk. Czy ja prze... Nie! Ja chcę na tego patyka wyskoczyć. Patrzcie, tu normalnie pająk jest. O nie! Nie, bije w coś głową, kurde. Zaraz mi się latarnia skończy, mogłem się przespać, ale czy ja byłbym w stanie wyskoczyć troszkę wyżej? O, i spadłem na dół. Aha, przez przypadek zeskoczyłem. A, i spadłem, super. Tutaj był ten pająk. Okej, okay. jestem. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle, to chyba nie, 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 nie było stworzone, żeby tu wyskoczyć. Ale mamy to. Mamy tą tyrolkę, ona tak jak mówię, ona nie była do niczego podłączona, słuchajcie. I tu prawdopodobnie właśnie mamy przejście na to. I tu wydaje mi się, że to gdzieś tutaj powinien być ten znacznik. Może na górze kamera w science, a. zegarek i tu w tym miejscu zobaczcie mamy znacznik i nie wziąłem sobie materiałów na to ja pierdzielę. tak szczerze mówiąc to wygląda tak jakby tutaj w ogóle nie powinno się jakby się nie dało tutaj wchodzić w ogóle nie tak to wygląda. Zobaczcie, że przy tych gałęziach żadnych. Yy, w żadnym miejscu tutaj nie było przejścia żadnego, nie? Więc to jest trochę dziwne. Jedyne właśnie przejście to jest tamto przejście. Aha, chociaż ono właśnie nie wyglądało tak, jakby to było przejście rzeczywiście, nie? Ja tam się jakoś udało mi się wdrapać, ale to nie wyglądało tak, jakby to było przejście. No ale dobra, słuchajcie. Ja sobie tutaj przyjdę prawdopodobnie poza odcineczkiem e, zrobić to. Ale chciałbym jeszcze sprawdzić. E, bo tutaj ptak ląduje, nie? Ja bym chciał sprawdzić może co, co się stanie, jakby tutaj e, ptak wylądował. Ale sprawdzimy sobie to, słuchajcie, w następnym odcinku. Bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!